10 najlepiej zarabiających polskich firm. Dochód, który przedstawię dotyczy roku 2016. 10 NEA przedsiębiorstwo branży energetycznej z siedzibą w Poznaniu. Grupa kapitałowa Enea, dla której Enea SA jest jednostką dominującą, działa w pełnym łańcuchu wartości rynku energetycznego: wydobycie węgla kamiennego, wytwarzanie energii elektrycznej oraz dystrybucja i handel energią. Dochód firmy wyniósł 11 miliardów 225 milionów. Złotych. 9. PKOBP, Bank Uniwersalny założony w 1948 roku. Spółka akcyjna notowana od 2004 roku na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, największy bank uniwersalny w Polsce. Od 2009 roku prezesem banku jest Zbigniew Jagieło. Dochód firmy wyniósł 13 miliardów 544 miliony złotych. 8. Cinkciarz.pl Polski kantor internetowy z wyłącznie polskim kapitałem. Prace nad jego powstaniem rozpoczęły się w 2006 roku, a w 2007 zarejestrowano domenę internetową. Spółka ma główną siedzibę w Zielonej Górze, a także biura w Warszawie, Londynie i Chicago. Początkowo portal internetowy przeznaczony był wyłącznie dla klientów sieci stacjonarnej kantorów, obecnie 4 punkty. W 2010 roku został udostępniony wszystkim zainteresowanym internetową wymianą walut. Dochód firmy wyniósł 14 miliardów 283 miliony złotych. 7. Tauron przedsiębiorstwo grupujące spółki z branży energetycznej, drugie pod względem wielkości w Polsce. Grupa Tauron jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce i należy do największych holdingów energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa we wszystkich obszarach rynku energetycznego: od wydobycia węgla poprzez wytwarzanie, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej i ciepła oraz obsługę klienta. Dochód firmy wyniósł 17 miliardów 283 miliony złotych. 6. KGHM Polska Miedź. Spółka strategiczna, jedna z największych polskich spółek Skarbu Państwa. Jeden z czołowych producentów miedzi i srebra rafinowanego na świecie. Według danych podanych przez spółkę KGHM jest szóstym producentem miedzi elektrolitycznej oraz pierwszym co do wielkości wytwórcą srebra na świecie. W mniejszych ilościach koncern produkuje także złoto, koncentrant palladu i platyny. Ołów i inne metale KGHM wydobywa także sól kamienną. Dochód firmy wyniósł 19 miliardów 556 milionów złotych. 5 Grupa LOTOS polskie przedsiębiorstwo stanowiące jednostkę dominującą dla grupy kapitałowej, skupiającej kilkanaście spółek produkcyjnych, handlowych oraz usługowych, głównie z branży poszukiwań, wydobycia oraz przetwórstwa ropy naftowej i dystrybucji produktów ropopochodnych, paliw, olejów, asfaltów, smarów i te podobne. Najważniejszą jej częścią jest rafineria ropy naftowej zlokalizowana w Gdańsku Rudnikach nad Martwą Wisłą. Jest to największe przedsiębiorstwo na Pomorzu i druga pod względem przerobu rafineria w Polsce. W 2016 roku dochód firmy wyniósł 20 miliardów 931 milionów złotych. 4 PZU, przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe działające w Polsce, spółka akcyjna. W 1998 roku rozpoczęła się prywatyzacja, zaś w styczniu 2005 roku, ze względu na poważne nieprawidłowości w jej przebiegu, Sejm powołał komisję śledczą do zbadania prywatyzacji PZU. Dochód firmy to 22 miliardy 212 milionów złotych. 3. Polska Grupa Energetyczna. Spółka giełdowa notowana w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, będąca jednostką dominującą grupy kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna SA. Grupa w obecnym kształcie powstała w 2007 roku. Dochód firmy wyniósł 28 miliardów 92 miliony złotych. Dwa polskie górnictwo naftowe i gazownictwo. Największa spółka w Polsce zajmująca się poszukiwaniem i wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej. Działalność prowadzi głównie w Polsce, a także za granicą w Libii, Pakistanie, Czechach, Danii i Niemczech. Dochód firmy wyniósł 33 miliardy 196 milionów złotych. Jeden polski koncern naftowy Orlen, koncern paliwowo-energetyczny, lider wśród przedsiębiorstw petrochemicznych w Europie środkowo-wschodniej. Jedyny koncern w Polsce zajmujący się produkcją polimerów oraz monomerów. Główny producent produktów petrochemicznych w Czechach, obecnie zatrudniający ponad 20 tysięcy pracowników. Firma zarobiła w 2016 roku 79 miliardów 553 miliony złotych. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!